2005 roku organizujemy jako Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ten festiwal, festiwal imienia Edwarda Czernego, też człowieka postaci wybitnej. Edward Czerny to rodowity Zabrzanin, Ślązak z matki i z ojca od wielu pokoleń. Tutaj rozpoczęła się jego twórczość. Twórczość na początku symfoniczna, a następnie symfoniczno-bigbandowa, swingowa, aż potem już od lat 50. typowo jazzowa. Szeroki repertuar także pisał dla orkiestr dętych. To jest człowiek Zabrza, to jest wspaniały muzyk, aranżer, kompozytor, także to jest osoba warta wspomnienia. Klimaty robił takie, on zapoczątkował właśnie tak jak w tej chwili gra tam orkiestra, coś jazzującego, co kiedyś orkiestry te tak nie grały. A to w tej chwili słychać, że orkiestry po prostu inaczej grają nie kiedyś, bo kiedyś były Polki, Walczyki, Marsze, a w tej chwili to jest, idzie do przodu wszystko. Bardzo dużo wspomnień, pięknych wspomnień, pięknej muzyki. Proszę Państwa, a któż wie, gdzie odbywał się pierwszy Zabrzański Festiwal Orkiestr? Proszę Państwa, nikt by nie uwierzył. W Teatrze Nowym w Zabrzu u dyrektora Toszy. No wtedy jeszcze nie u dyrektora Toszy, ale w tymże teatrze. Zaczynało się to bardzo, że tak powiem, niewinnie, no ale widzi Pan, czas leci i to już 15 rok. Jak trzymamy i gramy. To przede wszystkim mobilizuje orkiestry, bo trzeba przygotować program, nowe przygotowania, nowe tak. Także myślę, że to jest na pewno bardzo pozytywna rzecz. Wpływa to pozytywnie na orkiestry dęte. Orkiestra pana Henryka Mandrysza, Orkiestra Górnicza Muzeum Górnictwa Węglowego jest zawsze z nami. Oni grają przy wielu, wielu naszych wydarzeniach. No i dzisiaj są gospodarzami tego popołudnia. Przyjechały do nas orkiestry z całego Śląska. Są z nami Piekary, jest z nami Bytom, jest z nami Ruda Śląska, są z nami Gliwice, więc tam, gdzie jeszcze węgiel się wydobywa i tam, gdzie kopalnie działają i są orkiestry, to te orkiestry dzisiaj tu w Zabrzu grają. Pamięć jest ulotna i jak się nie będzie wspominać tych ludzi, to po prostu pójdą w zapomnienie.